Wojciech Bulasz, witam Państwa w programie Rozmowa Dnia. Ciągle wiele dróg, zarówno wojewódzkich, jak i krajowych w województwie opolskim jest zablokowane z powodu powodzi. Jest ze mną pan Grzegorz Cebula, wicedyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich. Proszę powiedzieć, która droga właściwie, która została zablokowana w trakcie tej powodzi, zrobiła na panu takie największe, dojmujące wrażenie? Największe wrażenie, największe straty i ten obraz takiej katastrofy budowlanej właściwie na dwóch drogach. Na drodze 416 miejscowość Żywocice, dojazd do drogi krajowej 45 i na drodze 417 pomiędzy Racławicami Śląskimi i Klisinem. Tam właściwie woda dokonała zniszczeń całkowitych, jeżeli chodzi o konstrukcję, o cały ustrój nośny dróg. No właśnie, pan w drogach wojewódzkich zajmuje się między innymi utrzymaniem tych dróg i właściwie jak podejmuje się decyzje w razie takich sytuacji nieprzewidywalnych, jak na przykład powodzie, którą drogę trzeba zamknąć, dlaczego są zamknięte, dlaczego tak się dzieje? No, ten stan klęski żywiołowej, który spotkał Opolszczyznę, spowodował również to, że byliśmy właściwie w ciągłym dyżurze. Wszyscy nasi pracownicy liniowi byli w pracy właściwie 24 godziny na dobę. Otrzymywaliśmy sygnały, czy to od służb, straż pożarna, policja, czy od włodarzy miejscowych, sołtysi, wójtowie, starostowie. Przekazywali nam informacje, gdzie się co dzieje. Nasi pracownicy również dokonywali patroli. Jeżeli stwierdzali, że rzeczywiście woda już wchodzi na jezdnię, że nie można przejechać bezpiecznie, my podejmowaliśmy decyzję o zamknięciu tych dróg, o zamknięciu tych obiektów mostowych poprzez wprowadzenie odpowiedniego oznakowania. No właśnie, od początku powodzi, jeśli chodzi o województwo opolskie, zapadło 18 decyzji o zamknięciu tych dróg. Obecnie nadal zamkniętych jest 5. Kiedy patrzę na mapę województwa opolskiego, no to nie da się ukryć, że są to miejsca, które są na południowo-zachodnim, południowo-zachodnie rubieże województwa opolskiego. To są zwykle jakieś obiekty mostowe, ale też drogi. Jeden obiekt mostowy właściwie w Branicach, na granicy z Czechami. Tutaj mamy zamknięty. On był wcześniej w trakcie remontu w tej chwili. Republika Czeska dokonuje przebudowy remontu tego obiektu. Tam cały czas osobłoga ma wysoki poziom i ten obiekt jest zamknięty. Pozostałe odcinki to w tej chwili zostały tylko odcinki drogowe. Te, o których już wspomniałem, czyli droga 417 i droga 416 Racławice Śląskie i Żywocice, to również osobłoga. To ta sama rzeka spowodowała te największe straty, jeżeli chodzi o drogi wojewódzkie. Pozostałe dwa odcinki to mamy dojazd do Odry w Stobrawie i miejscowość Lewin Brzeski, tam cały czas jest bardzo wysoki poziom wody. Właściwie nie ma gdzie odpompować teraz tej wody, która zalewa jeszcze drogę pod wiaduktem kolejowym i na odcinku od wiaduktu kolejowego do drogi krajowej 94. No właśnie, ta droga w Lewin Brzeski Kantorowice, tam praktycznie robotnicy też w ostatniej chwili zeszli z tej drogi, oznaczając ją. Tak, w nocy mieliśmy informację, że fala dochodzi do Lewina Brzeskiego, że zaczyna woda wdzierać się na drogę 458. Nasi pracownicy pojechali z oznakowaniem. Już jechali objazdem, już nie dojechali bezpośrednio z Grodkowa. Oznakowali tą drogę. Wracając, wycofując się właściwie, w lusterku wstecznym widzieli już wodę, która wdzierała się na jezdnię. Nie da się ukryć, że wasi koledzy z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad też musieli pozamykać drogi w kilku miejscach, co sprawiło, że na przykład trudno było dojechać do takich miast jak Nysa czy Lewin Brzeski. Tak, no, woda nie oszczędziła nikogo. Na swojej drodze zabierała wszystkie drogi, nie patrzyła na jaka to jest kategoria. Były trudności z dojazdem.
koordynowaliśmy mapy dojazdowe z Komendą Wojewódzką Policji. Komenda Wojewódzka Policji na swoich portalach, na swoich mediach społecznościowych umieszczała mapy. Te mapy sprawdzaliśmy, weryfikowaliśmy. Byliśmy w ciągłym kontakcie czy ze Strażą Pożarną, czy z Komendą Wojewódzką Policji. W pewnym momencie ta woda zaczęła opadać, no i rozumiem, że też na bieżąco trzeba było te drogi powolutku otwierać i oddawać do użytku. Otwierać, sprzątać. Musieliśmy podjąć również decyzję, czy te dane drogi można dopuścić do ruchu po zejściu wody. Dzisiaj Zarząd Województwa Opolskiego podjął uchwałę powołującą komisję, która dokona kontroli wszystkich obiektów mostowych i odcinków dróg, które były narażone na bezpośrednie działanie wody. Takich obiektów mostowych, czyli mostów i przepustów, które będziemy musieli sprawdzić i wyszacować straty, jest w tej chwili na liście 28 i 21 odcinków dróg. Natomiast nie wszędzie jeszcze woda zeszła, nie wszystko zostało już odkryte przez wodę. Nie mamy jeszcze jasnej sytuacji, jeżeli chodzi o posadowienia obiektów mostowych. Dopiero jak ten poziom rzeczywiście obniży się do tych takich normatywnych poziomów, będziemy mogli stwierdzić, czy te posadowienia, czy ustrój nośny danych obiektów nie został w jakikolwiek sposób naruszony. No właśnie, bo dosyć trudno chyba tak patrząc na pierwszy rzut oka zdecydować, czy dany odcinek drogi, czy jakiś obiekt mostowy nadaje się do przejazdu. Chyba będą do tego potrzebne jakieś badania, czas, no i pieniądze. Ta komisja, która ma za zadanie właśnie ocenić te straty, będzie weryfikowała stan techniczny, stan tych obiektów. Natomiast nie jest powiedziane, że na przykład za miesiąc czy za dwa miesiące na niektórych tych obiektach dopiero zobaczymy skutki powodzi. Takie sytuacje również mogą mieć miejsce. Mamy niedługo okres jesienny, okres zimowy, zmiany temperatur. Jeżeli korpus drogowy, jeżeli konstrukcja nie wyschnie, nie osuszy się z tej wody, no to te zmienne warunki pogodowe, a szczególnie mróz, może dokonać kolejnych zniszczeń. No, czekają Was też pewne niespodziewane inwestycje drogowe już na pewno. No, chociażby ta zerwana całkowicie droga w Racławicach Śląskich. Jak tam wygląda sytuacja? Jak wygląda możliwość objazdu tej drogi? No i przede wszystkim, czy będzie to możliwe naprawienie w jakiś, powiedzmy, na prędki sposób? Czy raczej będzie trzeba przejść całą tą procedurę projektowo-przetargową? Na tych dwóch odcinkach, które mamy w tej chwili, gdzie nie mamy drogi, gdzie powódź zabrała konstrukcję drogi, zdecydowaliśmy się na szybkie działanie. Chcemy przywrócić po prostu te drogi do przejezdności. Czyli w systemie remontowym w ciągu kilkunastu tygodni chcielibyśmy przywrócić przejezdność na tych drogach. W Racławicach Śląskich o tyle dobra jest sytuacja, że mamy dojazd teraz od strony Głogówka. Mochów już jest na drodze krajowej, Mochów już jest przejezdny. Także Racławice Śląskie nie są odcięte na chwilę obecną od świata. Natomiast ten skrót do Głubczyc przez Klisino jest bardzo potrzebny, bardzo wymagany. Mieszkańcy dopytują, kiedy będzie droga przejezdna. No i jest właśnie ten drugi odcinek w Żywocicach. Tam takie osobłoga spowodowała takie zniszczenia, że po pierwsze zerwała most na rzece, po drugie sprawiła, że ta droga, która się tam pnie ku górze, ku miejscowości Głogówek, po prostu się to częściowo osunęło. To też jest dosyć jakby ważny węzeł, na który liczycie. Tak, tutaj prace muszą być równolegle prowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na drodze krajowej i my na naszej drodze 416 chcielibyśmy po prostu, żeby to razem zagrało. My zrobimy, dopuścimy przejezdność, wykonamy tutaj tą konstrukcję drogi na drodze 416. W tym czasie Generalna Dyrekcja musi uzupełnić ten nasyp przed obiektem mostowym po jednej, po drugiej stronie na drodze 45. A w jaki sposób w ogóle drogowcy, czyli administratorzy tych dróg wojewódzkich, krajowych, powiatowych, synchronizują ze sobą właśnie takie kwestie, jeśli chodzi o albo inwestycje, albo naprawy? No bo wiadomo, każdy ma jakiś swój budżet, każdy ma jakieś środki europejskie, które trzeba wydać w danym terminie i dobrze by też było, żeby dwie takie inwestycje nie były w okolicach siebie.
Jeżeli chodzi o zapewnienie przejezdności, to jeżeli mamy projekty organizacji ruchu, one są opiniowane przez jednego zarządcę. Mówię tutaj głównie o drogi krajowej, drogi wojewódzkiej. Tutaj nawzajem wymieniamy się tymi informacjami, bo to jest ten szkielet komunikacyjny, jeżeli chodzi o województwo, o drogi krajowe i drogi wojewódzkie. Przy drogach powiatowych to troszkę inaczej wygląda, natomiast również ze starostami bardzo często konsultujemy, czy objazdy, czy te prace remontowe, na których odcinkach są wykonywane. No i właśnie, wykonujecie te jakby na razie projekty, czy wiadomo, ile to będzie kosztować w ogóle? Tak jak mówiłem, prace komisji dopiero się zaczynają. Natomiast koszty, szacowane koszty tylko tych dwóch szkód, które mamy na Racławicach Śląskich i w Żywocicach, wstępny szacunek to jest około 2 milionów na te dwie drogi. Ale to jest tylko i wyłącznie przywrócenie ich do ruchu, czyli odbudowanie konstrukcji i zapewnienie tej przejezdności, że przez ten okres zimowy ci mieszkańcy po prostu mieli dojazd do posesji. W Żywocicach mamy o tyle trudną sytuację, że mamy tutaj bardzo długie objazdy dla służb ratowniczych czy dla pogotowia. Szpital jedyny w Krapkowicach, właściwie teraz dojazd z Żywocic czy z Pietnej, trzeba jechać przez Kędzierzyn-Koźle. To jest najkrótsza droga. Także dojazd tych służb ratowniczych wydłużył się niewspółmiernie do tego, co było. No i na koniec chciałem pana zapytać, bo wiadomo, południowy zachód województwa, czy te jakby niespodziewane straty, które tutaj poniosło drogownictwo, wpłyną w jakiś sposób na inwestycje, które są prowadzone na terenie całego województwa, no chociażby ta inwestycja w Oleśnie, którą Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje. Mamy nadzieję, że nie. Mamy zabezpieczony budżet na te inwestycje, które mieliśmy już zaplanowane. Tutaj spodziewamy po tych szkodach powodziowych ze względu na ten stan klęski żywiołowej, tak jak zostało to już powiedziane niejednokrotnie, spodziewamy się pomocy pieniędzy rządowych czy unijnych. No właśnie, unijne pieniądze. Są obiecane pieniądze unijne, trzeba o nie walczyć. Trzeba o nie walczyć, natomiast nie ma jeszcze podanych reguł, w jakich będzie się odbywała ta, tak w cudzysłowie powiem, walka. Bo to będą jakieś zasady, będzie trzeba złożyć wnioski o te pieniądze. Także czekamy na instrukcje i na pewno będziemy z tego korzystali. No i tutaj warto postawić kropkę. Moim gościem był pan Grzegorz Cebula, wicedyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. Dziękuję państwu za uwagę. Do widzenia. Dziękuję.